Witam w programie Świdnik TV. Dziś moim gościem jest pan Jerzy Zoń, reżyser, współzałożyciel i dyrektor teatru KTO, który dziś wystąpi na naszej Świdnickiej Nocy Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na spektakl o 22:00, na spektakl Zapach Czasu. Czy mógłby mi pan tak bez zestawienia, w trzech słowach wymienić, określić teatr KTO? Jeżeli chodzi o stylistykę, to jest to teatr, który cały czas gdzieś się przemieszcza, czyli jest teatrem objazdowym. My w naszych przedstawieniach, moich przedstawieniach nie używamy tekstu. Mówi się na nas krakowski teatr okropny, KTO okropny. Oni inaczej pracują niż na przykład teatrze słowackie czy teatrze starym. Oni pracują inaczej. Im jest straszny kurz podwórka, psia kupa na rynku i tak dalej. To jest KTO. To są ludzie z walizkami, z plecakami, z samochodami, którzy się przemieszczają po całym świecie. Przypomnę, poza Australią, tam nas jeszcze nie było, byliśmy wszędzie i to po kilkanaście razy. No właśnie. Jak powstał teatr KTO? Słyszałam, że właśnie to była grupa przyjaciół i absolwenci polonistyki, tak? Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie tylko, ale generalnie to taki zalążek, grupa inicjatywna, to było trzech studentów, absolwentów szkoły Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to się zaczęło tak, że skrzyknęliśmy taką grupę entuzjastów. W latach 70., proszę Państwa, kultura studencka była mocnym segmentem kultury narodowej. Była kulturą, była tym elementem niezależnym. Bardzo często była elementem prowokującym. No oczywiście wtedy nie było żadnej możliwości, jakiegoś, wie Pan, zdziwienia, że gra zespół muzyczny, teatralny, to były obłożone sale. A kluby studenckie, nie służyły do tego, żeby spotkać i pić piwo, tylko przede wszystkim była sztuka. Sztuka. I stworzyliśmy pierwszy spektakl, nazywał się Ogród Rozkoszy. Myślałem, że to będzie tak na próbę. Zgarnęliśmy wszystkie główne nagrody w tym kraju, jakiekolwiek były. Od startu, czyli to był taki festiwal, w którym brały uczestniczące tylko debiutujące zespoły teatralne. Potem się pojawił pierwszy wyjazd zagraniczny. Potem zespół się rozpadł, powstała inna mutacja. Ale generalnie przez jakiś czas to byli studenci zainteresowani pracą w teatrze. Pracowaliśmy w klubach studenckich lub w klubach kultury Krakowa. Od 2005 jesteśmy Miejską Instytucją Kultury z porządnym, jak na Kraków, bardzo fajnym. Kraków jest skąpym miastem, pamiętacie, krakowskie centusie. Porządny budżet, regularna praca i cały czas podróże. Czytałam też, że aktorzy właśnie teatru KTO nazywają go teatrem w podróży. Gdzie najdalej byliście ze swoim spektaklem? Na północy. Lecimy tak sobie. Północ, Archangelsk. To jest miasto tuż przy kole podbiegunowym w Rosji. Na południu Afryka, Tunezja, Tunis. Dwa gigantyczne widowiska plenerowe w centrum miasta. Jedno odwołane z powodów zamachu na trzy wieże w Nowym Jorku, bo to było w tym czasie. Aha. To było w tym czasie. Wschód Chiny, czyli w Pekinie graliśmy spektakl Peregrinus, ten, który był w tamtym roku tutaj prezentowany. Ale też Korea, ale też Okinawa, mała wyspa japońska. Na zachód, no oczywiście ulubione moje miasto, czyli Nowy Jork dwukrotnie, San Diego, czyli zachodnie wybrzeże, ale też na północ, Kanada, Toronto. Byliśmy wybrani jako jeden chyba z 28 teatrów z całego świata, które pokazywały spektakl z okazji jubileuszu miasta, wielkiego jubileuszu miasta. Na zachód jeszcze mamy Meksyk, a jeszcze genialne i wspaniałe, uwielbiane przeze mnie festiwali, publiczność, Kolumbia. I niżej w południe mamy Kostaryka, to jest Środkowa Ameryka, Brazylia. Nie no, rzeczywiście byliśmy prawie wszędzie. Ale to jest wspaniałe móc jeździć, wracać, spotykać swoich widzów. Byłem bardzo wzruszony, kiedy w Korei po 5 latach nieobecności wracamy z innym przedstawieniem i podchodzi starsza pani, wręcza mi liścik. Po koreańsku napisany, przetłumaczono mi, a na tym liściku było napisane tak. Dziękuję panu bardzo, że mogłam zobaczyć 5 lat temu pana spektakl, ponieważ dzięki temu zmieniłam profil studiów, nie studiowałam, porzuciłam rolnictwo, uprawę ryżu czy czegoś takiego. I zostałam scenografką. Właśnie obroniłam dyplom ze scenografii. Bardzo patrząc na pana scenografię. Niesłychane. Ona nie mogła tego listu mu dać, bo była na jakimś stypendium w Anglii. Mm-hmm. Natomiast no, to jest coś niesłychane. Oczywiście w Europie to prawie wszędzie. To są prawie wszędzie. Powstało wielkie wydawnictwo o naszym teatrze, gdzie to wszystko pięknie jest pisane. Ale nie o to chodzi, gdzie się jeździ, tylko po co się jeździ. A jeździ się do widza, jeździ się, żeby grać. Ja równie wysoko cenię przyjazd do Świdnika, czy do mojego miasta pod Limanową. Limanowa, bo ja się tam urodziłem. Mm-hmm.
jak i do Nowego Jorku, bo wszędzie jest widz, widz czeka. To bardzo miłe. Każdy jest inny. Każdy, warunki są inne. W Nowym Jorku graliśmy spektakl, który idzie ulicami miasta. No jak ja się dowiedziałem, że to jest Manhattan, myślałem, że gdzieś boczna dzielnica. 8 razy Manhattan. Przyjeżdżamy, 40 stopni upału. Ojej. Tak było to, bo 4 lata temu. To jak Trumpa wybierali. Ameryka oszalała, wtedy wybrali Trumpa. No ale patrzyliśmy, jak on to wybiera i graliśmy. To upały po prostu. To jest i wspaniałe, że się potem oczymy po paru latach zechcielibyście przez czymś innym. Widzowie o was pytają. No tak. I ja mam nadzieję, odstukałem, że tu też wrzucimy za rok, dwa jeszcze z pięknym spektaklem Ślepcy. Natomiast dzisiaj zapraszam na Zapach Czasu. A które miejsce najmilej pan wspomina? Każde jest inne. Każde. Jeżeli bym mógł sobie przypomnieć najbardziej okrutne miejsce, które nas szokowało, to przyjechaliśmy kiedyś do Belgii pod Brukselą. Zakwaterowała nas w takiej osadzie wiejskiej, farmerskiej, żeby było taniej. I tam były pawie. I te pawie tak krzyczały, że myśmy się ich bali. Po godzinie tego krzyku zadzwonił organizatorów w ciągu 2 godzin, proszę zmienić hotel, jak nie, to wracamy do Polski. I no zmienili szybko hotel. Tak. Przepiękne i wspaniałe są festiwale, gdzie się jest dłużej, gdzie można zobaczyć kolegów z innych kontynentów, że można popatrzeć na inne przedstawienia, jak mówię Kolumbia, jak mówię Meksyk. Tak, to się gra w swój spektakl, ale w ciągu dnia się jeszcze ogląda, spotyka z widzem. To nas rozwija i to jest potrzebne. Pamiętajcie państwo, że teatr to nie jest tylko aktor, to jest aktor i widz. Stąd byłem bardzo zdystansowany teraz, jak powiem, żeby wszystko kręcić telewizyjnie, robić streaming i tak dalej. Zrobiliśmy kilka świetnych takich filmów, ale ja uważam, że to filmy teatralne, a nie teatr. A kto lub co jest pana inspiracją do tworzenia spektakli? To było dawno. Teraz już nie mam żadnych inspiracji, tylko życie, które życie jest przepiękne, przesmutne, przewesołe, okrutne i miłe, wspaniałe i ohydne. Tak ja definiuję życie. I pamiętajcie, proszę państwa, że rodzimy się i już umieramy. Każdego dnia troszeczkę się umiera, więc po prostu życie jest po prostu umieraniem. I to umieranie trzeba sobie jakoś pięknie wymyślić. A mi się wydaje, że umysły aktywne, ludzie, którzy po prostu, no tak nas twórca stworzył, kimkolwiek ten stwórca by był, to są ludzie, którzy szukamy, jak pracować, jak żyć, jak kochać, jak się... I tak na tym lampowa życie. Potem przejdzie następne pokolenie. I tu nie ma co tragizować, że my umieramy. No po prostu umieramy, nie mamy innego wyjścia. No. Czyli musimy je wykorzystać i przekazać dalej. Natomiast co chciałem powiedzieć? Pani mnie zapytała... Co jest pana inspiracją lub kto? Na początek, ja powiem lata 70. No to po prostu ja uważam, że bez kina Federico Felliniego chyba nie zacząłbym pracować w teatrze. I bez fascynacji Tadeuszem Kantorem. Mm-hmm. Myślę, że ten twórca, na którego spektakl byłem po kilka razy, na wszystkie po kilkakrotnie, przepraszam. Natomiast przyglądałem się formule teatru, którym nie używa się tekstu. I wiedziałem, że po prostu to jest jakaś droga. Jeszcze wtedy, lata 70. nie wiedziałem, czy 80. jak to może być możliwe, żeby tak skomplikowano niuanse wypowiedzi, teatralnego komunikatu, pokazać bez tekstu. A potem stwierdziłem, że tekst bardzo często może kłamać, a ciało nie kłamie nigdy. Jak ono jest zmęczone, to jest zmęczone. Chociażbyśmy nie wiem, co robi, to ono jest zmęczone. Jak jest gotowe do energii, do wydania jakiejś energii pozytywnej, to my to widzimy, to się czuje. Dokładnie, powstał tak teatr, w którym ja nie używam w ogóle tekstu, ale my też nie lubimy pantomimy. Po prostu u mnie aktor przychodzi, nic nie mówi, tylko robi to, co ma zrobić. Czyli wymyślony cały ciąg zdarzeń, przełożonych na ciało. Moi artyści są akrobatami, świetnie tańczą. No praktycznie robią wszystko. Takim językiem się posługujemy. Ale w repertuarze teatru są reżyserzy, moi koledzy, którzy reżyserują też teksty. Mhm. I oczywiście mam wspaniały repertuar, bardzo fajny, komediowo-groteskowy, prezentowany z wielkim powodzeniem. Podczas Nocy Świdnickiej, jak już pan wcześniej wspomniał, wystąpicie z Zapachem Czasu. Co może pan powiedzieć nam? Troszeczkę, może jakieś troszeczkę zdradzić, o czym opowiada? Miałem w latach 90., no spektakl w 97 roku powstał. Miałem taki okres w życiu, że się przyglądałem swoim przodkom, swojej rodzinie. Moja rodzina nauczycieli, nie żyjąca już, rodzice z Podlimanowej, duża rodzina. Wyrastałem jako dziecko, nauczyłem w małym takim środowisku, troszeczkę otoczony taką izolacją, bo nie mieliśmy ani ziemi, nie miałem kolegów na wsi, ale
Postanowiłem w pewnym momencie, czytając wspomnienia nauczyciela liceum w Limanowej, który pisał wspomnienia swoje, jak chodził do szkoły. Jak ja zobaczyłem te kartki, tak zwane kancelaryjne, w kratkę zapisane idealnie kaligraficznym pismem. Człowieka, który żyje do dziś. Mój kolega, znajomy. Myślę, to jest rewelacyjny materiał. On tam opisuje, jak przyjechał na przykład samochód do Limanowej w latach 20. Pierwszy raz w życiu. Ci ludzie stali, nie wiedzieli, co to jest. Kapnęła kropelka oleju, to ktoś się pochylił i lizał to, żeby sprawdzić, co to się tam z tego silnika leje. Jak on opowiadał o emigracji, jak ludzie wychodzili z głodu, szli setki kilometrów, szli boso, kobiety, do pracy w żniwa. Niektóre wracały w ciąży, niektóre to, ale już miały buty, a wychodziły z butami na ramieniu. Bieda, lata 20, 30, malusieńka miejscowość, no, to jest jeszcze, a to jest Beskid sądecki. Więc pomyślałem sobie, to rewelacyjna inspiracja. A jeszcze byłem na świeżo po lekturze 100 lat samotności Marqueza. A jeszcze byłem po lekturze Hugo Klausa. To wszystko jest opisywanie czego? Dzieciństwa. No zróbmy tutaj teraz. I teraz dowcip tego spektaklu i myślę, że wielki sukces, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie chwaląc się, polega na tym, że to jest kameralna, bardzo liryczna, po Noblu Tokarczuk, wszyscy używają z nadmiarze słowo czuła historia małego chłopca, który dorasta i obserwuje swoimi oczami świat, który go otacza. I sukces tego spektaklu, że myśmy tę historię przełożyli na gigantyczny spektakl, który no, rekordowa oglądalność to było 5 tysięcy widzów. W Meksyku mieliśmy taką widownię. 5 tysięcy widzów. Tak było ułożone zbocza terenu, na którym graliśmy, że 5 tysięcy ludzi siedziało, myśmy spokojnie tę historię grali. Ten spektakl trwa godzinę. Proszę Państwa, po spektaklu dyrektor festiwalu klęknął, pocałował mi w rękę z zaskoczenia. Rany łowę, co się dzieje? Mówi, nie widzieliśmy takich rzeczy, żeby setki ludzi popłakiwały czasami, że byli wzruszeni. Oczywiście duża zasługa tutaj Czajkowskiego, wspaniałej muzyki, bo to ta muzyka jest tutaj wykorzystywana z różnych baletów. Czajkowskiego jest zmontowana muzyka do każdej sceny z innego baletu. I jak mówię, oczywiście bardzo wiele osób gra od początku. No nie ma tak, 3-4 osoby grają od premiery, a tak to cały czas się zmienia. I zmienia się przede wszystkim główny bohater, to już jest trzeci, bo to jest dziecko. To jest zawsze chłopczyk, który po prostu kreuje tego bohatera. Jego oczami oglądamy świat. Podczas spektaklu nie zabraknie też Świdniczan na scenie. Będą jako statyści. Co będzie ich zadaniem? Statyści to jest źle powiedziane. Źle. Niestety to są, niestety mówię, to nie są statyści. To muszą być wyuczeni, precyzyjni, wspaniali nasi pomocnicy aktorzy. Obsesją tego chłopca w przedstawieniu, ten chłopiec się bał starych kobiet. Tak gdzieś przeczytałem. Starsza babcia na wsi, ubrana na czarno, odstraszała. Więc myśmy dorzucili, pomyślałem sobie, że te babcie to mogą być takie ptaki. Bo ja się to zawsze byłem na przykład czarnych ptaków, wronek, byłem dzieckiem. Dzieci się boją. Tego krakania, tak, prawda? Inaczej się traktuje jaskółeczkę, która świetna, a wrona... No taki kruk, symbol takiego zła. Takiego. Zła, śmierci, przemijania. No przecież to wszystko dziubią, zwłoki i tak dalej. Dlatego uszyliśmy specjalne kostiumy z piór, maski. I nasi Świdniczanie to są te ciemne kruki, które cały czas pojawiają się w spektaklach sprzątacze. Sprzątają, bo ktoś umarł. Przestrzegają. Takie stare babki w ptasich kostiumach, w maskach takich samych. I to są nasi wspaniali wykonawcy, ale to jest wszystko tak wymyślone, że 2 godziny próby mi wystarcza i wszystko to będę robił. Czego możemy się spodziewać podczas dzisiejszego występu? Proszę Państwa, spektakl jest troszeczkę, jakby się tak kartkowało, ktoś nawet napisał jakiś stary album. Czyli takich zdjęć w sepi. Ale są przecież to sceny niesmutne, to są sceny dowcipne, wesołe. Ten dowcip jest zawoalowany troszeczkę, no ale jest tam też scena, że pojawia się to prawdziwy stary automobil z elegancko ubranymi paniami, palącymi na lulkach długie papierosy. To już wiemy, gdzie te panie jadą, prawda? etc. I oczywiście w finale to dziecko jest porwane gdzieś za świat przez gigantyczny wieszak, bo ten chłopiec boi się wieszaków. Także proszę Państwa, zapraszam, żeby za dużo nie powiedzieć. Wielka dowolność interpretacyjna tutaj istnieje, ponieważ nie mamy tekstu, który by każdy od razu osadzał. Każdy spokojnie śledzi losy tego bohatera, który naprawdę jest w szkole. Pierwszą spowiedź pokazujemy. Księże, zakonnice jeżdżące na rowerach. Ksiądz, no w ogóle całe spektrum
takiego pięknego życia w małym mieście na południu Polski. Czyli potem ktoś napisał, jakiś niemiecki recenzent, to jest, proszę Państwa, życie w Galicji, środkowa Europa. Takie klimaty spotykamy w Polsce, ale na Ukrainie, w Słowacji, w Czechach. To jest przepiękne. Oś, serce Europy, Europa Środkowo-Wschodnia. Jakie ma Pan plany na przyszłość? Po 44 latach przejeżdżania z walizkami, z kuframi i ciężarówkami jeździć będziemy dalej, ale będziemy mieć bazę już stałą, czyli naszą stałą scenę. Miasto podarowało nam i pieniążki, i lokal, który rewitalizowaliśmy. To stare kino Wrzos. Tu jesteśmy w kinie Lotnik. Tak? Lot. Kino Lot, tak. Piękny samolot w holu, a my do kina Wrzos idziemy. To było malusieńkie kinko, studyjne, działające aż do tam 10 lat wcześniej już przestało działać. Natomiast sam budynek ma ponad 120 lat. Jest przepięknie wyremontowany, zrobiona sala na 170 miejsc, ogród. I tam, proszę Państwa, wymyślamy cały tygodniowy program. W taka niedzielę, inspiracja. Tak. W niedzielę dorosłym nie ma do nas wstępu. Niedziela to jest dziecko, dzieci, dzieciństwo. Są warsztaty, pisania, pieczenia ciastek, filmy, spektakle. Ale nie wszystkie. Temat, który nas w niedzielę interesuje, to jest, musimy dzieciom pokazywać wielokulturowość, pokazywać, że trzeba dbać o naturę, czyli tylko rzeczy związane z dbaniem o środowisko naturalne i z tolerancją. Chcemy dzieci najmniejszych uczyć, pokazywać takie utwory i są takie, że człowiek z ciemną skórą jest też człowiekiem i tak dalej. Bo tego prawdopodobnie tylko nie będziemy uczyć w szkołach, ale to trzeba uczyć od zawsze. Dokładnie, proszę Państwa, tak. Wszystkie systemy polityczne, społeczne burzą się i przewracają zawsze z jednego powodu, edukacyjnego. Jeżeli nie pamiętamy, co było 20 lat temu, to co my chcemy wiedzieć, co było 100 lat temu? A my już zapominamy. Trzeba żyć tą historią tak. Dzisiejszą i uczyć tolerancji. I proszę Państwa, w związku z czym mamy tutaj niedzielny pakiet edukacyjno-artystyczny. To są specjalnie wymyślone programy. Zaczynamy programem Filozofia Dziecko. Więc mamy panią, która po prostu prowadzi warsztaty z 5-6-latkami, która mówi, co znaczy kochać. Dzieci dyskutują, co znaczy nienawidzić, czy takie słowo powinno istnieć. Co to znaczy, że przychodzi koleżanka, która jest inaczej ubrana. No ja byłem po prostu zaskoczony, muszę, to może dygresja, możecie to wyciąć, jak przeczytałem wczoraj w Onecie, że jedna nauczycielka na zakończenie roku nie dała wszystkim dzieciom paski. Każdy w innym kolorze. Bo ty, Kasiu, jesteś genialna w czytaniu, ty świetnie liczysz, ty świetnie malujesz, ty świetnie jesteś w skokach z wyż, ty świetnie jesteś w grach komputerowych. Tak to wymyśliła prosta nauczycielka, nie minister. Piękny gest w stosunku do dzieci, bo każdy jest inny. No ale na tym kreatywność rozwoju. Dokładnie tak. A nie mamy 3 czerwone paski i dzieci biedne po prostu w szoku, nie dostałem czerwonego paska, a mamusia tej córeczki, co ma czerwony pasek na Facebooku już minutę po publikuje. To jest taka konkurencja szczurowata, prawda? Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na plac. Zapraszamy serdecznie na plac dzisiaj.